Dzień dobry moi kochani, witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta i będzie teraz dla Was czytanie takie ogólne na listopad 2019 roku. Czytanie będzie polegało na tym, że tutaj sobie najpierw powiemy, jakie są dla Was szanse, co jest dla Was korzystne na listopad, później powiemy, co ewentualnie może przeszkadzać, co będzie niekorzystne dla Was, no i tu sobie dokonamy w tych dwóch kartach takiego swoistego podsumowania tego czytania. Więc drogie bliźnięta, przechodzimy do meritum, że tak powiem, co będzie na tak, czyli co będzie korzystne dla Was. Rycerz mieczy, być może jakieś rozmowy, komunikacja, nowe pomysły, chłonięcie wiedzy, informacji. To prawdopodobnie będą rzeczy związane z domem, z Waszą najbliższą okolicą, bądź z Waszymi najbliższymi ludźmi, z członkami rodziny, z tymi, których uważacie za swoją rodzinę. To może być, kochani, wytłumaczenie członkom rodziny jakichś kwestii. To może być pogodzenie się, tak może być, że wcześniej była jakaś kłótnia, natomiast ta kłótnia zakończy się koniec końców pozytywnie, bo jest trójka kielichów, jest jakieś świętowanie, cieszenie się, być może po prostu zapanuje zgoda, ale jeśli zgoda, to ja bym powiedziała, że to jest taka zgoda, gdzie Wasze racje zostaną po prostu uznane. To nie jest na zasadzie takiej, że Wy tutaj wychodzicie pokonani, tylko po prostu będziecie się wspólnie cieszyć, wspólnie radować czymś. Być może jakaś idea dotycząca domu, albo może idea dotycząca kupna domu, albo idea na przykład przeprowadzki, albo idea zamieszkania z kimś, na przykład jeżeli chodzi o sytuacje związkowe, być może propozycja z Waszej strony, aby ktoś z Wami zamieszkał. No i to się powinno spotkać z pozytywnym odzewem, bo jest ta trójka kielichów, czyli no tutaj będzie jakieś świętowanie, oblewanie, być może właśnie podpisania umowy najmu, być może po prostu kupna domu, być może właśnie pogodzenia się z rodziną. To w ogóle mogą być jakieś uroczystości rodzinne. Wy możecie mieć mieszane uczucia, jeżeli chodzi o wzięcie udziału w tych uroczystościach, ale koniec końców, jeżeli się na to zdecydujecie, to będziecie z tego faktu zadowoleni, bo wszystko pójdzie naprawdę nawet lepiej niż oczekiwaliście tego i rzeczywiście, jeżeli z kimś mieliście tak zwane kwasy, no to tutaj powinno to wszystko się poukładać, czyli może nastąpić też takie pojednanie. Dla tych, którzy gdzieś starają się o pracę, przychodzą do takiej firmy, powiedzmy kameralnej, gdzie panuje rodzinna atmosfera, no jest szansa na podpisanie umowy, na dobrą współpracę z tymi ludźmi. Jeżeli już w takiej firmie pracujecie, no to po prostu dobra komitywa ze współpracownikami. Taka powiedziała rodzinna, przyjacielska atmosfera, gdzie ludzie wspólnie się cieszą, bawią, być może bierzecie udział w jakichś imprezach integracyjnych, wyjazdach służbowych, też o takim zabarwieniu lekko rozrywkowym, więc tutaj tego typu rzeczy, no wszelkiego typu również sukcesy, ktoś może po prostu z rodziny odnieść jakiś sukces, być może Wy tutaj jakiś sukces naukowy, no bo to są miecze, więc taka też dyktatura rozumu, może ktoś jakiś dyplom zdobędzie, ktoś zdobędzie uznanie, nowe stanowisko pracy, no i będziecie wspólnie z najbliższymi Wam osobami to po prostu świętować. U niektórych mogą być też narodziny dzieci, czy jakieś inne uroczystości rodzinne, ale to raczej takie pozytywne, czyli nawet jak tam były jakieś niesnaski, właśnie to powinno udać się załatwić. To natomiast dla bliźniąt zodiakalnych będzie niekorzystne w listopadzie. Czwórka mieczy, czyli takie, kochani, poddanie się bez walki, ja bym to tak widziała, poddanie się, żeby zmienić jakąś sytuację na lepsze prawdopodobnie i wynika to z ósemki mieczy. Wiecie co, z takiego Waszego braku przekonania, to jest tak, jakbyście Wy tutaj troszeczkę widzieli siebie już jako te osoby pokonane, jakbyście nie chcieli w czymś uczestniczyć, do czegoś w ogóle podchodzić, bo macie takie wrażenie, że ta sytuacja jest z góry już przesądzona, że nie dacie sobie rady. Więc gdzieś tutaj na wierzch wypływają jakieś takie Wasze kompleksy, lęki, wątpliwości, brak wiary w siebie, bo ósemka mieczy mówi o takim naszym subiektywnym stosunku do spraw. To nie znaczy, że faktycznie tak to wygląda. Wręcz przeciwnie, większość po prostu tych rzeczy kumuluje się u nas w głowie. To jest takie wmawianie sobie, że nie potrafię czegoś przeskoczyć. To są takie wyimaginowane przeszkody,
które sami sobie po prostu projektujemy. I tutaj też mogą to być różnego rodzaju blokady, na przykład blokady seksualne, czyli chcecie się z kimś zbliżyć, ale jest równocześnie właśnie taka niechęć ze względu na pewne obawy, pewne właśnie wasze wewnętrzne blokady. Albo chcecie do kogoś wyciągnąć rękę, chcecie się z kimś pogodzić, ale na przykład nie wierzycie, że ta osoba wam wybaczy, czy będzie chciała w ogóle uznać wasze racje, czy ta osoba chce w ogóle mieć z wami dobre relacje, więc troszeczkę prezentujecie taką postawę zachowawczą. To też może być taka niechęć do rozmowy, do w ogóle podejmowania rozmowy, dlatego że no, uważacie właśnie sprawę za z góry przegraną. Wiecie, że tutaj może na przykład to się obrócić po prostu w jeszcze większy konflikt, więc wolicie nie dolewać oliwy do ognia. To jest po prostu strach przed tym, żeby nie pogorszyć sytuacji i też takie przekonanie, że niewiele jesteśmy w stanie w tej sytuacji zrobić. No, czwórka mieczy mówi nam o takim alienowaniu się, o chęci bycia samemu, przeżywania pewnych stanów w samotności, o takiej nieufności, braku zaufania, ale to jest też zmiana, która dokonuje się w was. Jest tu po prostu no, jakaś zmiana, transformacja i być może wy też uznajecie, że komuś się to może nie spodobać, nawet jeżeli to są osoby bliskie, że komuś może się to nie spodobać i nie zostaniecie zaakceptowani tacy, jacy jesteście, ale wiecie co, tu nie chodzi o nastawienie tych osób do was, tu chodzi o wasze własne nastawienie do was samych, bo to wy sami w pewien sposób siebie nie akceptujecie na ten moment, albo po prostu nie dostrzegacie tego waszego potencjału, tych waszych możliwości. Są tu jakieś lęki, jakieś ograniczenia, ale takie po prostu ograniczenia własne, które was wstrzymują przed tą radością, przed tą zabawą. Co mamy w podsumowaniu? Królowa Łabędzi, przemiana, intuicja, cierpliwość. Tak, rzeczywiście dokonuje się w was przemiana. O czwórce mieczy mówi się, że jest to karta małej śmierci, tutaj macie kartę transformacji, więc jak najbardziej wy się po prostu zmieniliście. Całkowicie się zmieniliście, nie jesteście tymi samymi ludźmi, którymi byliście. No i teraz być może, nie wiem, gdzieś wyjeżdżaliście, byliście gdzieś na jakichś naukach, coś zrozumieliście, coś pojęliście, jesteście nowym zupełnie człowiekiem, wracacie teraz do tego domu, w te pielesze rodzinne, no i macie wątpliwości, czy wy w ogóle zostaniecie przyjęci z otwartymi ramionami jako zupełnie nowa osoba, czy w ogóle zostaniecie zaakceptowani w takim układzie. Ale mamy boginię Brigitte, nie wycofuj się, stań w obronie tego, co uważasz za słuszne. Czyli ja bym powiedziała tutaj, warto bronić swoich racji, swojego nowego ja, nawet jeżeli początkowo ludzie będą patrzeć na was dziwnie, nawet członkowie jakiejś waszej bliskiej rodziny patrzeć na was dziwnie, jak na jakiegoś po prostu mutanta, dziwolonga, bo nie są po prostu w stanie zrozumieć tego, co wy przeszliście i dlaczego staliście się tacy, jacy jesteście, czyli co wywołało w was taką ogromną przemianę. No po prostu te doświadczenia, które stały się waszym udziałem, no nie są ich doświadczeniami. W związku z tym oni mogą tego początkowo nie rozumieć. Natomiast mamy nie wycofuj się, stań w obronie tego, co uważasz za słuszne. Więc tutaj właśnie mamy tego walecznego rycerza mieczy, który jest w stanie bronić albo siebie, swoich poglądów, swojego sposobu na życie, ale może też być tak, że ten rycerz będzie musiał na przykład bronić swojego domu, swojej rodziny przed jakimiś osobami z zewnątrz. I jeżeli faktycznie nie poddacie się tym wątpliwościom, tym lękom, no to mamy trójkę kielichów, czyli będzie to obrona skuteczna, czyli po prostu wy, niezależnie od sytuacji, powinniście wyjść tutaj obronną ręką, więc nie ma się czego bać tak na dobrą sprawę, nie ma też powodu, żeby teraz jakby wycofywać się, udawać, że na przykład nie jest tak, że jest inaczej, że wcale tak nie myślę, wcale tak nie uważam, że to wcale nie ma dla mnie znaczenia. Wręcz przeciwnie, no trzeba tutaj, być może to jest jedyny moment tak naprawdę i odpowiedni moment na to, żeby wreszcie pokazać, co tak naprawdę jest dla was prawdziwą wartością i stanąć w obronie tego. Nie bać się po prostu, bo nie jest to absolutnie walka skazana na porażkę, wręcz przeciwnie. Wam się tak może wydawać, że wy na tą chwilę jesteście słabi, tacy bezbronni, no bo jesteście tym łabędziem, jesteście świeżo po metamorfozie, albo ta metamorfoza właśnie się dokonuje w was i już tak naprawdę jest na finiszu, więc może się wydawać, że no jesteście takimi jednostkami zagubionymi, takimi właśnie kruchymi łabędziami, ale nic bardziej mylnego, wy macie w sobie siłę i jesteście w stanie tutaj stawić czoło tak naprawdę całemu światu, a być może wcale nie trzeba będzie tak gorliwie się tutaj bronić, dlatego że sytuacja
wcale nie musi wyglądać tak, jak Wam się to na ten moment wydaje. I wcale nie musi tutaj być tak, że będziecie mieć nagle wokół siebie mnóstwo oponentów. Po prostu też być może warto dać innym szansę na to, aby mogli Was wysłuchać. No i odwołując się do ich empatii, do ich zrozumienia, dać szansę na to, aby mogli po prostu Was poznać od tej nowej strony. Tak to widzę dla zodiakalnych bliźniąt. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Bardzo gorąco Was pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia.